Zebrałem na Discordzie 6 dzieci i 6 dorosłych. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w 6 konkurencjach. Kto poradzi sobie najlepiej, wygra 500 zł. Czas na pierwszy challenge. Możecie robić dosłownie co chcecie. Drużyna, na której kanale za 10 minut zobaczę więcej osób, wygrywa. Nic wam więcej nie tłumaczę, myślcie. Proszę osoby, żeby wbijały na randomowe kanały i ich tutaj po prostu powrzucały. Ja mogę po prostu oznaczyć everyone na kanale kliniki. Mają być ludzie, ale też nie wiadomo, czy to mają być ludzie tacy normalni, czy na przykład tak na obrazku, jak czy to. Czy zdjęcie się? Ja tylko mogę wam przeczytać treść zadania jeszcze raz. Jak na tego nie zaliczysz, to ja lecę do prokuratury. Chodź mamo, przydasz mi się. Mam już ogarniętych ludzi, tu są. Dorośli wpadli na pomysł pokazywania zdjęć wielkich zgromadzeń. Chyba, patrz ile osób. Saga, to jest zukable, co ty robisz. Co to jest? Nie, to jest niemieckie zgromadzenie. Dzieciaki robiły to samo, ale na mniejszą skalę. U mnie są 34 osoby. Ej, widać ich? 39 osób. Już wydawało się, że dorośli wygrają, ale Jaszczur wytoczył potężną broń. 8 miliardów mam około. Słuchajcie, czas na werdykt pierwszej konkurencji. Najpierw dorośli wpadli na plan, żeby pokazać zdjęcia ludzi. I myślałem, że wejdę do dzieciaków, to na to nie wpadną. Wpadli na to, ale pokazywali mniejszej ilości osób. Natomiast później Hok Jaszczurku pokazał zdjęcie globu. Ja mówię, dobra, to dzieciaki wygrywają, już nie ma szans, że dorośli cokolwiek zrobią. A jednak, Saga streamował swój ekran, na którym widać było Discorda. Na którym streamował swój ekran, na którym widać było Discorda. I tak w nieskończoność. Finalny werdykt jest taki, że wygrywają dorośli, bo zrobili Infinity Loop. Wszyscy wspólnie zrobiliśmy to. Dzieciaki przegrywają, a to znaczy, że będą musiały pozbyć się jednej osoby. Jak to zrobią, nie wnikam, mają na to 10 minut. Zaraz dowiecie się, kto odpadnie, ale najpierw subskrybujcie ten kanał. To jest za darmo i zawsze możecie odsubować. Dzięki. Ej, czekaj, Julka znowu wywaliło, nie? To chyba bardzo jednoznaczne jest. Sugeruję, że powinniśmy wywalić osobę, która ma problemy i nie będzie mogła i tak dotrwać do końca. To Julcie, jakieś ostatnie słowa dla widzów? Jedźcie pomidory, bo są zdrowe. Dobry przekaz. I w ten sposób dzieciaki straciły pierwszego gracza. Jesteście gotowi na drugą rundę? Nie. To zacznijmy od dorosłych. Powiedzcie 5 randomowych słów. Kokos. Wafle. Człowiek. Samochód. Kieliszek. Dobra, to teraz dzieciaki. Lego. Cegła. Pani. Subskrybuj. Teraz obie drużyny zamieniły się słowami. To jest dzieciaki dostały słowa dorosłych i na odwrót. A ich zadanie to napisanie posta z użyciem wszystkich tych słów. Ja go wrzucę na YouTube'a i post, który będzie miał więcej lajków po 10 minutach, wygrywa. Ja już mam taki pomysł. Dobra, to słuchajcie, jakby tam jest słowo subskrybuj, jest słowo Lego. Subskrybuj mój kanał i pośród iluś tam widzów wylosuję. No, tak myślałam. Chciałem powiedzieć, że jak takie coś zrobimy, to będę musiał dawać disclaimer na końcu, że to jest żart. Nie chcę oszukiwać widzów. To nie możemy tak robić. Ja chciałem dopytać, wy używacie ChatGPT do tego? Tak, to jest mój autorski pomysł. Zajebiste. Ankiety są najbardziej wybijane przez YouTube'a, więc ankietę też musimy stworzyć. Ankieta to będzie taki, nie szukajcie dwóch śmiesznych zdjęć. No tak, coś takiego? To nudzisz się, znak zapytania. Nie masz pomysłu na życie, znak zapytania. Dołącz do nagrań Hodo, a będziesz zbijał kokosy. Ma też jeszcze jeden pomysł, żeby podpisać to, jeżeli by Kuba to wrzuca. Testuję algorytm YouTube'a. Zostawcie lajka pod tym postem, pod drugim nie. O, ej, dobry! Dobra, Urgot, pisz to. Widzisz, Hodo, tak to się robi, a nie. Finalnie tak wyglądał post dzieci, a tak dorosłych. Klikam opublikuj na obu, a następnie przenoszę was na kanały i możecie koordynować swoje ataki. Dobra, słuchajcie, ja w tym momencie wchodzę na Discord kliniki. O nie! Nie, co on robi? Nekromancja tutaj się dzieje. Na razie macie 4 lajki pod sobą, także ktoś z was nie zalajkował. Ja, bo nie mogę tego znaleźć. Dobra, wysyłam gdzie mogę i kogo znam. Grupa kasowa jest bardzo ryzykowna. A sami postanowiła wykorzystać swoją mamę do zdobycia kilku głosów. Wyglądało to tak. Dobra, koniec czasu. Finalny wynik to 19-42, wygrywają dorośli. Kto by pomyślał? No i co, dzieciaki, wiecie co to znaczy? Musimy się z kimś pożegnać. Dzieciaki postanowiły, że to koło fortuny pokaże, kto zostanie w grze. Henio. To nie jest bezpieczne. Tam jest. Dobra. Musimy pożegnać Jaszczura. Koło wybrało Jaszczura, ale Bober miał dla niego propozycję. Zależy ci na tym, żeby grać, bo ja mogę sobie pójść. No zależy mi, ale no wiesz, jeśli chcesz, nie. To bardzo ci dziękuję i w ogóle, ale nie musisz. Jak ktoś z was wygra, daj mi stół. I Bober, się poświęcasz, tak? No. To wielkie brawa dla ciebie. I w ten sposób dzieci zostały w czwórkę. Dumni jesteście z siebie? Dzieci przez was muszą teraz się pożegnać. I dobrze, dzieci są takie słabe, niedoświadczone. Niech giną. To będzie jedyna konkurencja fizyczna dzisiaj. O! Nie. Jak tak patrzę po dorosłych, pewnie się ucieszą. Konkurencja się nazywa sztafeta pompek. O! Nie! Będziecie mieli 3 minuty. Drużyna, która zrobi więcej pompek, wygrywa. Ale uwaga, tylko jedna osoba może robić pompki w danym momencie. Każda osoba musi zrobić chociaż jedną pompkę. Mam wrażenie, że Koros będzie robił solo. Mogą być zwykłe pompki, czy to mogą być jakieś właśnie łatwiejsze? Na przykład dwie damy.
aspiranckie pompki, to liczy się jako jedna taka normalna? Może być, jak tak chcecie. Henio ze względów zdrowotnych nie mógł wziąć udziału w challenge'u, także chillował. Nie chciałbym ryzykować. Nie no, nie ma co dla, wiesz, głupiego konkursu. Jednak to nie przeszkodziło dzieciakom w realizacji ich chytrego planu. Chcemy nagrać, jak jedna osoba robi pompkę i zrobić to w razy 10 speedzie i to zlupować. I musisz to zestreamować, nie? Na luzie, na luzie. Sprytny plan, muszę powiedzieć, nie spodziewałem się. Także tak wyglądały pompki dziewczyn. A tak, jaszczura. No spokojnie, to sobie będę liczył. Trochę to potrwa. Bez przyspieszenia pompki jaszczura wyglądały tak. Zrobił 3, potem je zapętlił i w ten sposób finalna liczba pompek dzieci to 100. Hej lol, równo 100 mi wyszło. Plan dorosłych był prostszy. Pierw Julka, Majka, ja mogę robić dużo, jest 30 minut. Robimy tak, ty robisz pierwsze 10 i później ja, później ty, później ja. Dobra, to co? Już? Ktoś gotowy? 3, 4, start. Dobra, dalej, Majka. Dawaj, dawaj. Dobra. Teraz Aga, no. Dobra, czekajcie, pauza, pauza. Ja myślę, że już złamaliście regulamin, ale muszę sprawdzić. Po skomplikowanej analizie materiału dowodowego okazało się, że Saga się pośpieszył. Nie, nie było, nie było! To nie, nie było. Nie no, pompeczka, no jak? Saga i Majka robili pompki w tym samym momencie, co było zakazane. Nie no, doktor Hodo, pokiewałby się. 3 wam zaliczam. Finalny wynik to 100 do 3 dla dzieci, także teraz czas na pożegnanie jednego z dorosłych. Ja się zgłaszam na ochotnika. Czy ktoś oponuje? No. Tak trzyma. Chłopatki, dacie radę, ja was wiozę i rozwalcie dzieci, dobrze. O nie! Teraz będzie czas, żeby już uruchomić wasze znajomości. To jest mój profil na Instagramie. Drużyna, która w 10 minut wyśle do mnie więcej DM-ów, wygrywa. I uwaga, wysyłamy tylko jeden DM na osobę, w sensie na konto. Dzieciaki wysyłają łapkę w górę, a dorośli łapkę w dół. Ja będę liczył te łapki, czas. Start. Macie jakieś tajne plany? Jest to uruchomienie Discorda. Dobra, łapka w dół, tak? Tak. Tak jak po twojej mamie, wiecie. Jakie macie plany? Nie macie multikont na Insta czy coś? Mam, ale cię nie mogę znaleźć! Ej, to możemy wysłać małpa everyone na Discord info, bo oni już piszą, oni już piszą. Ja puściłem info na Discordzie klinikowym klasycznie i nawet ludzie mi odpisują, że się robi. Wszystkie grona znajomych, pracowników i wszystko co możliwe poszło. Ale oni mają lepsze kontakty, oni będą mieli na bank. Dokładnie. Tylko oni są starymi dziadami, nie mają Instagramu. Wszystkie łapki zostały zliczone, wszystkie DM-y sprawdzone. Różnica głosów to 6. O nie. Dzieciaki zdobyły 21 DM-ów, a dorośli jak myślicie? 27. 15 łapek, także niestety przegrywają. Co jest? Słuchaj, u mnie z samego tego pomieszczenia już się uzbrajała 1/5, więc co wy tam robiliście? Opierdalali się. Dorośli poszli za przykładem dzieciaków i również oddali swój los w ręce koła fortuny. Krzyś, Forest i Julka zostali w grze. A pożegnać musieliśmy się z Majką. Dziękuję wam bardzo i życzę powodzenia. Mam nadzieję, że wpierdolicie te dzieciaki. Co wy tak agresywnie o tych biednych dzieciach? Nie dawaj tego na odcinek. Sorry Majka, musiałem. Od momentu jak powiem start będziecie mieli 5 minut. Kto mnie zna, ten pewnie wie, że odkąd straciłem włosy, to jestem fanatykiem czapek z daszkiem. Także macie 5 minut na zgromadzenie jak największej liczby czapek z daszkiem. Czas start. O, wszyscy poszli. Ja nie, jestem w nie swoim mieszkaniu. Nie masz żadnej? Właśnie poszła mi się spytać. To jest nieprawdopodobne. Ja mam jedną czapkę. Czapka z daszkiem, daszek z czapką. Komponikiem może być? No jak ma daszek, to może być komponikiem. A to nie ma. Czy taka czapka jak takie się liczą? Proszę państwa, no nie. Nie ma żadnych? O nie! Zbliżaliśmy się do końca czasu, a Henia nie było na miejscu. Jeżeli ta osoba nie przyjdzie, to normalnie jest ten, out. No to nie będziemy jej czapek liczyć wtedy, no. No to w sumie to już. Dobra, to kto nie przyszedł, tych czapek nie liczymy, Henio nie przyszedł. Henio, spóźniłeś się o parę sekund, także twoich czapek nie liczymy. Nie. Ej, Henio, ile miałeś czapek, tak z ciekawości? 28. Co? 28 czapek miał. Nie no, żart chyba. Nie. O chłopie! Zacznijmy od Asami. Ile masz czapek? Piękna ze Star Warsu. 1. O. K.O. 7. No dobra. Żeby was nie zanudzać liczeniem czapek, oto ile sztuk przyniósł każdy z graczy. Mamy remis! O kurde! Henio, gdybyś był na czas! Mamy remis, a to znaczy, że w obu drużynach musimy pożegnać się z jedną osobą. O nie! W drużynie dorosłych to Julka postanowiła się poświęcić. Ja już swoje, co miałam, to wygrałam. Chcę oddać swoje miejsce. O. W drużynie dzieci natomiast spadło na Henia. No ja w tej rundzie zlamiłem, spóźniłem się o sekundy. To prawda, gdybyś przyszedł, to byś nie miał gdzie był w takiej sytuacji. Kupujcie czapki, to bym pójdzie na dobre.
To będzie ostatni challenge. Będziecie mieli 20 minut na nagranie TikToka, którego opublikuję na swoim profilu. I film, który zbierze najwięcej polubień w ciągu pół godziny, wygrywa. Tematyka obojętna jaka? Tematyka obojętna, chodzi tylko o to, żeby zebrać jak najwięcej lajków. Przyznacie, że chyba nie chcecie nic nagrywać tak teraz, nie? Ja mogę odkopać jakieś po prostu śmieszne nagrania moich kotów. Zwierzęta to jest viral na TikToku. A jakbym pobrał twojego starego TikToka, którego kiedyś wrzuciłem z Lola. Jest mój autorski. Jak ludzie obserwujący Hodo zobaczą, że wrzucił Lola, tak, to mi się wydaje... Tak, to jest game changer. O nie, co wy mi zrobicie? I jeszcze bym dał tam hashtag comeback czy coś takiego. Opis. Czego się przed tym broniłem, ale widzowie są najważniejsi. No wychamy, co? Zróbmy coś takiego, że Asami jako Nikora... Czy wy mówicie o Magikalu, czy mi się wydaje? Tak! Na czacie, nice! Jak wygląda w ogóle Nikita, czekaj. Weźmiecie jej audio i odwzorujecie je, tak? Nie, my sami nagrywamy audio. Tak, sami wszystko robimy. Ja wyglądam jak gocha. Czyli wszystkie trzy postacie będą obstawione? Po 20 minutach TikTok dzieciaków wyglądał jakoś tak. Hello USA, this is my boyfriend, Nikita, and this is my mom. A dorosłych tak. Jest Kate'ka, ale Kate'kę porobię. Kurde. Wiem, poróbcie. Ale mieliśmy stędu! A teraz przyszedł czas na publikację. Nie mylić z ubikacją. Ja mam wszystko ready. Hello USA and hello world. I'm here with my boyfriend Nikita and my dad. Co wy tam zrobiliście za dramę? No to co? Publikuję. Czas leci, proszę państwa. To już jest finalny challenge. Lolowy widzę. Poszedł like. Ja napisałem już to na Discorda. 10 osób jest. Ja tu chyba wykorzystam wtyki na tym Discordzie, żeby wrzucili info na YouTube info, że wracasz do Lola. Nie! Czego nie, że w tym klipie nie ma mnie, tylko jesteś ty. Oglądane są porówno. Kurwa, 6, a my 3. Myślicie, że Magical zadziała? No jak zadziała, to chyba nie mam pytań, nie? Tu nie, ktoś napisał, o nie mogę się doczekać. Jezus. Złamaliście serce jakiemuś dziecku. Bardzo dobrze. Ej, o k***cie, co on robi? On siedzi na omeglach, z randomowymi osobami pisze. Dlaczego u ciebie na TikToku Magical robi większy szum niż powrót ligi? Ale lecicie jak dzikcy, co się dzieje? My się wbiliśmy pewnie w tego Magicala i Gochę na bank. Czyli wy nic nie, tam nie promujecie tego za bardzo, tak? Nie, jak nie promujemy, cały czas z kimś piszę. No wiosowo wygrywamy, nie? Ale kurde te lajki. Nie mogłeś na biusy tego zrobić. Idę do Twitockiego, pierdziele. Ale gdzie, na streama? To do najtamu wyślesz? To jest jakiś big brain cię. Forest pisze na tym, na czacie Wysockiego. Zresztą on tego nie przeczyta. Pisocki mi nie odpowiedział. Szok! Co tam, już wam się wyczerpały pomysły? Ja masowo tworzę konta w tym momencie. Zakładanie kont przez Google'a już odhaczone, to przez Facebooka teraz. Ale dużo czasu, to można dużo multikont zrobić. O, za pomocą Twittera mogę się zalogować tam jeszcze. A nie pamiętam hasła, to jednak nie. Oni mają cały czas 17, my już 33. Zaraz będzie 34, daj mi moment. Mister Pista oznaczyli nawet w komentarzu. Co ty f***dolisz? Dorośli byli w kropce i szukali nowych rozwiązań. Nawet takich nielegalnych. TikTok likes bot. Co? Username Dr. Hodo Security AM8S. O kurde, Dowland, nie, wirus. No, liga nie oddaje, jak się okazuje. Czemu pójść w kotki? Dobra, czas na wyniki. Film dzieciaków zdobył 41, a dorosłych 24 polubienia. Finalnie więcej lajków zdobyły dzieciaki, także one przechodzą do finału. Panowie, niestety. Wasz pomysł z League of Legends zawiódł. Jakieś ostatnie słowa? Może jakieś rady dla dzieciaków? Nie dzielcie się pieniędzmi. Do finału dostały się dzieciaki, ale 500 zł może wygrać tylko jedna osoba. Każdy z nich dostanie minutę, żeby powiedzieć, na co wyda hajs. Ogólnie ja się nie spodziewałam, że ja zajdę tak daleko. Jakby dla mnie to było coś do tej pory nie do pomyślenia. Chciałabym dołożyć do komputera lepszego jakiś Twitch czy coś, więc kto wie. Czyli jeżeli chcemy cię widzieć jako streamerkę, to ty powinnaś wygrać. Dokładnie tak. Teraz czas na Werner. Na początku, jeżeli wygram, to muszę dać 100 mojemu staremu, bo mu obiecałam, bo nie odbierałam przez cały odcinek. Druga rzecz, kupiłabym mojej mamie takie perfumy, które się od dłuższego czasu podobają, a resztę pieniędzy bym wzięła sobie albo dołożyła do Nintendo, albo do aparatu fotograficznego. I na koniec Jaszczur. Pieniądze przede wszystkim zainwestuję prawdopodobnie w siebie, w moją twórczość. Prawdopodobnie będzie to tak, albo gitara elektryczna, żeby robić bity rockowe, albo pianki akustyczne, widać mam trochę z tyłu. Na pewno, no odpulę trochę tych pieniędzy dla Bobera, który oddał się, żebym ja mógł zostać jeszcze i w finale być. O tym, kto wygra 500 zł, zadecydujecie wy, widzowie tego filmu. Pod spodem zostawiłem 3 komentarze z nickami naszych finalistów. Nick, który będzie miał najwięcej lajków po 24 godzinach od publikacji filmu, wygrywa. To wszystko, idźcie do komentarzy, głosujcie, a potem zobaczcie ten film, w którym ostatnia osoba na kamerce wygra 1000 zł.